Hejcie, siemanko, z tej strony VC, witam was w kolejnym odcinku z Smash Legends i powiem wam, że strasznie mnie kusi otworzyć skrzynki, które zbieram już od początku gry, więc w tym odcinku otworzymy te skrzyneczki, a wy zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, także już powoli przechodzimy do Smash Legends, tak jest. Robimy dzisiaj opening, ludziska, robimy dzisiaj opening, mam przygotowane 17 skrzynek, więc uwaga, w tym odcinku będzie opening. Jeszcze nagrody z pasa czy z Alei Pucharów nie będę odbierać, także odbierzemy sobie te skrzyneczki, trochę mi ich szkoda, ale okej, okay, dobra. Lecimy, pierwszy box, co my tutaj mamy, dobra, tap tap, otwieramy, końsy, nie jest źle, punkty do Red, okej, okay. Punkty do Alicji i niestety tyle. Dobra, kolejna skrzyneczka, w ogóle zobaczymy, czy jest tutaj jakiś kurde ciekawy drop z tych skrzynek zwykłych. Które właśnie zbieramy sobie z tokenów, dobra, punkty do Hejzera, ja mówię Hejzer, okej, okay. No niestety nic, zostało nam jeszcze 15 skrzyneczek, hi, opening, pierwszy raz, czy w ogóle tutaj to nagrywam, tak jest, dobra, 25 końców, końsy są bardzo potrzebne, żeby sobie upgrade'ować postacie, punkty do Hooka, hook, dobra, let's go, końsy, 25, To w ogóle nie są punkty, tylko to są puzzle. W ogóle ciekawe, czy może poleci tutaj nowa postać z tych skrzyneczek. Okej. Okay. Otwieram końsy. Puzzle, czyli punkty. No nic, nadal nic. Dobra, zostało nam jeszcze 12 skrzyneczek. Ja pierdzielę, jestem tak, słuchajcie, poddenerwowany, że to jest chore. Dobra, końsy 25 ciągle. Punkty. I punkty. W ogóle ciekawe, czy może coś wylecieć z tych skrzynek, nie? Dobra. Kolejny opening, puzzle, Alicja, ajajaj, a jak w sumie w ogóle widzicie, to mam 700 już pucharków. Dobra, kolejna skrzyneczka, 25, 6 punktów i kolejne punkty do Hooka, przyda mi się. 9 boksów, ok, let's go, 25, golda, troszkę golda wpadnie, nie powiem, ponad 200 na pewno, dobra. 25, hook, dobra, punkty. Zostało nam jeszcze 7 skrzyneczek i powiem wam, że jestem mega poddenerwowany. Dobraż, punkty, same punkty, czyli z tych skrzyneczek. Kurde, ciekawe w ogóle jaki jest drop na te postacie. Ja pierdzielę, dobra, nieważne. Let's go dalej, let's go, punkciki. Punkciki i tylko i wyłącznie tyle. Dobra, otworzymy sobie skrzyneczkę i pójdziemy sobie zagrać. Weźmiemy sobie jakąś misję, zrobimy na tym odcinku. 3. I co to jest? Niestety jest po prostu kupa. Jest kupa. 25. Ja pierdzielę, ostatnia skrzynka w tym momencie. Czy coś tutaj wyleci? 25. Punkty. Niestety nic. Ja pierdzielę. Serio. Dobra, robię sobie upgrade. Troszkę tego golda mam. Tutaj wskakuję na kolejny level. Tutaj kolejny upgrade. I robimy sobie jeszcze jeden upgrade. Będziemy sobie upgrade'ować postacie. Dobra, tutaj upgrade. Kolejny upgrade. Nice. Najwyższy to jest mój czwarty level. Dobra, kolejne. Ojojoj, VCR, 5 postaci na 9, brakuje ci jeszcze 4 postaci, no to jest kurczę cholernie trudne. Dobra, tutaj na dominacji zrobimy sobie mecz na solo, trzeci level, Hejzerem, Hejzer, ja nie wiem czemu, ale mówię Hejzer. Okej, okay, szukamy tutaj meczyku. Ogólnie z tego, co dzisiaj sobie sprawdzałem, to znaczy wczoraj, jak wy to oglądacie, to gra już ma ponad 100 tysięcy pobrań w sklepie Play. Także powiem wam, że coraz więcej osób to gra. Co mnie naprawdę, kurde, cieszy. Co mnie naprawdę cieszy. Dobra, zagramy sobie solo. Pokażę wam, jak grać. Może wam nie pokażę. Bo może nie wygram. Może nie wygram. Dobra, uciekaj stąd. Okej, przegoniłem ją. Także teraz sobie mogę na easy. Na easy. Na easy, easy, easy peasy. Okej, okay, podnoszę, nice. Tam jest jakiś gościu, ja Mesta. Jeszcze wszystkich mamy na mapie. No, chłopie, człowieku.
Nie podoba mi się to, bo on zaraz będzie biegać za mną po całej mapie. Muszę sobie znaleźć potkę. Nie będę z nim walczyć. Okej, chciałem sobie znaleźć potkę na HP. Oj, zostało 6. To nie jest za wesołe. Dobra. Nie, no odejdź chłopie, odejdź człowieku. Podnoszę. Ja nie mam, kurde, tak dużo HP, żeby z nim walczyć, nie? Więc to jest troszkę bez sensu. Dobra, tego nie będę podnosić. Podniosę to teraz. I od razu lecę z atakiem na gości. No i co? Teraz fikałeś, gościu? I co teraz? Nie, no, zginął. Dobra. 1v1. Nie podnoszę tego. Nie ma szans nawet. Nie wiem, gdzie jest ostatni gościu, ale jeśli mnie ten popcorn trafi, to... No właśnie. Ten popcorn mnie trafił. Jak ja to wygram, to będę koksiurem. O nie, ja to mogę jeszcze wygrać. Ej, przecież ten gościu miał 18. Nie, kurde, brakło mi ataku, żeby zrobić tutaj wina. Serio, ale byłem blisko, żeby wygrać, kurde, z gościem. On miał przewagę tutaj. HP i Power Cubesy, dość ogromna przewaga, ale drugie miejsce, powiem wam, że jest naprawdę spoko. Dobra, o Jezus, tyle muszę obrażeń zrobić. Dobra, zagram ponownie. I pucharki lecą. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze Smash Legends to będzie odcinek, w którym to już wbijam 1000 pucharków. Także już chyba wiecie, co będzie w następnym odcinku. Trzymajcie za mnie kciuki. A tymczasem lecimy na drugi meczyk. Powiem wam tak, że jeśli chodzi o pierwszy atak, dość często je wykorzystuję na skrzynki, ponieważ te pierwsze ataki, te początkowe, one się naprawdę szybko ładują, a dzięki nim możemy sobie szybko zbijać skrzynki. Taki mały tip dla was na solo, jeśli sobie gracie. Troszkę sobie pogrywam to solo, wiecie? Raz sobie gram dominację, a raz właśnie solówę. One się dość szybko respią i wy jesteście w stanie szybciej te skrzyneczki sobie zbierać. Okej, dobra, let's go tutaj. Tanaku spróbuje mi teraz zabrać skrzynkę, także ja zrobię na niego skok. Okej, wycofuję się, na spokojnie musimy tutaj grać, bez żadnego pośpiechu i tak dalej, więc no... Dobra, ten gościu tu próbuje mnie... Podnoszę oczywiście. Zabieram mu potkę. I co wam powiem, to... przeganiam sobie tego gościa. Przegoniłem sobie go. Ponieważ on ma dużo Power Cubesów. I troszkę go odpycham. Żeby inni próbowali go dobić. Bo tutaj generalnie nie rzucam też się na kille. Bo czasami wystarczy walnąć dwa razy przeciwnika. I on już jest... On już jest wtedy bardzo słaby. Ma bardzo mało HP. Dobra, pozbieram im specjalnie potki, żeby się nie healowali. Okej, dobra, tu ich przegoniłem, także to wygląda okej, serio. Chyba zrobię dwa kille. Nice. Tak, zabiłem gościa. Zostało jeszcze 4. Gram sobie tankiem. Oczywiście sobie pozbierałem Power Cubesy na samym początku. Od niego uciekamy, bo on ma bardzo dużo, ale gościu na midzie ma dość ogromnego lowa. Dobra, to mi siadło dość w miarę. Tak jakby ja go zabiłem, ale... Nie, to już nie ma szans. Ponieważ ten goście mnie dość mocno dość mocno mnie tutaj ten gościu poturbował. Niestety nie miałem szans, więc mamy w tym momencie 3. miejsce. I tak będziemy sobie powoli kończyć ten odcinek. Niestety, słuchajcie, opening do mnie poszedł. Opening bardzo słaby. O nie. Dobra, 50. Następny rank. Będę sobie mieć nagrody do gościa, więc zaraz sobie je odbiorę jeszcze chyba na tym odcinku. Niestety nie. Tak, mam, dobra. Kaiser Road. 5 punkcików. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek ze Smash Legends. Na dole w komentarzach napiszcie mi, ile wy macie pucharków. Ja mam aktualnie 718 i przyszły odcinek, następny odcinek, być może jutro, to będzie odcinek, jak będę już wbijać 1000 pucharków w tej grze. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek ze Smash Legends. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam wszystkich. Juuu!